Druga niedziela Nowego Roku upłynęła pod znakiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia prawie każdy chciał mieć naklejony na płaszcz czy kurtkę symbol WOŚP-u. Nawet małe dzieci wiedziały, co nim jest. Serduszka! Bo serca tego dnia były najważniejsze. Dorośli pokazali, że je mają. Każdy wrzucał do puszki tyle, na ile było go stać. Liczył się nawet przysłowiowy wdowi grosz. Akcja zbiórki funduszy przez WOŚP spotyka się z ogromną aprobatą społeczną. Ludzie wiedzą, na jaki cel są zbierane pieniądze. Żeby pomóc dzieciom, żeby wspomóc różne szpitale, żeby zakupiły sprzęty potrzebne do ratowania dzieci. To jest najważniejsze, żeby pomagać dzieciom. To chyba jedna orkiestra taka jest na świecie. Nie ma innej takiej. To prawda, drugiej takiej orkiestry nie ma na świecie, bo gdzie co roku organizują się miliony ludzi, by w ciągu jednego dnia bezinteresownie pomagać chorym dzieciom? Tylko w Ełku pracowało 160 wolontariuszy. Nie przeszkadzał im mróz. Widać, że uczestnictwo w akcji sprawiało im przyjemność. Chciałam pomóc dzieciom. Po prostu chciałam pomóc. Miłe spotkania z ludźmi uprzyjemniały kwestę. Mówią, że szukali nas właśnie i się cieszą, że mogą wspomóc naszą akcję. I chociaż tej niedzieli panowała atmosfera przyjaźni i zrozumienia dla Fundacji WOŚP-u, to oczywiście dochodziło do zdarzeń psujących ten nastrój. Były obelgi. Strony Jurka Owsiaka. Ale były to drobne incydenty. O tym, jakim poparciem cieszy się zbiórka, można było przekonać się w sztabie WOŚP-u. Wolontariusze przynosili puszki wypełnione pieniędzmi. Trafiała się w nich też waluta obca. To są euro, to są dolary i są jakieś po prostu waluty, których nie znamy. Bank przeliczać je będzie i dopiero później powie, czy ta waluta jest dobra, czy nie. Także zbieramy je wszystkie, liczymy na sztuki, nie przeliczamy, ile tego jest. W sumie zebrano około 33,5 tysiąca złotych. Pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci. Dzięki orkiestrze i ludziom dobrych serc do Ełckiego Szpitala trafi już sprzęt na oddział dziecięcy i noworodkowy. Sprzęt do ratowania życia o wartości prawie 170 tysięcy złotych.